Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 144. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. A dzisiaj będzie o human design. Jest to prawdopodobnie coś, co w większości z Was nic nie mówi, ale jest to termin, zjawisko, metoda, która, mogę spokojnie powiedzieć, odmieniła moje życie w kontekście przede wszystkim samopoznania, ale też zrozumienia innych ludzi. Chociaż skupiłabym się tutaj głównie na relacji ze sobą. Moją gościnią jest po raz kolejny, chyba po raz czwarty, Asia Łożyńska. Rozmawiałyśmy o prawie przyciągania, rozmawiałyśmy o olejkach eterycznych i rozmawiałyśmy o relacji z pieniędzmi. Także jest to moja ukochana ekspertka od wszelkich spraw duchowych. Asia jest nauczycielką prawa przyciągania, jest też terapeutką olejkami eterycznymi, używa metody opłukiwania, o której też mówiłyśmy wielokrotnie w podcastach, i jest również specjalistką human design. Uczy nowoczesnej duchowości i po prostu pokazuje, jak realizować swoje marzenia poprzez pozbycie się przeróżnych blokad z naszej podświadomości. Także brzmi to dosyć mistycznie, ale to po prostu działa. I o tym między innymi jest ten odcinek. Human design można tłumaczyć na język polski jako energetyczne DNA, ale pozwólcie, że już zostawię Asi tę działkę, to ona o wszystkim Wam opowie. Niemniej zachęcam Was gorąco do tego, żebyście weszli w link, który zostawiłam u dołu, i wygenerowali swój chart human design. Zaufajcie mi, potrzebujecie swoich danych urodzenia, czyli daty, godziny i miejsca. I wtedy ten odcinek będzie miał dla Was o wiele więcej sensu i będziecie mogli już dowiedzieć się o sobie bardzo dużo podczas słuchania naszej rozmowy. Także ja już jestem bardzo podekscytowana w Waszym imieniu, bo tak jak powiedziałam na wstępie, dla mnie odkrycie tych rzeczy było rewolucyjne. Zanim przejdziemy do rozmowy, kilka szybkich ogłoszeń. Po pierwsze, od wielu miesięcy podcast jest też dostępny w wersji wideo, także jeżeli macie ochotę sobie na nas patrzeć, to zapraszam na YouTube'a. Po drugie, jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zajrzyjcie do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep. Tam znajdziecie moje produkty elektroniczne i 10% z ich sprzedaży przekazuję każdego miesiąca innej fundacji, i w maju jest to fundacja F. Ponieważ maj jest miesiącem zdrowia psychicznego. Bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń na temat human design. Jest to temat, którego jeszcze nie było na polskiej scenie podcastowej, także lećcie koniecznie na Karolina Sobańska Podcast na Instagramie albo piszcie w komentarzach na YouTubie, jakie macie przemyślenia i czy to rzeczywiście Wam pomogło. Jestem bardzo ciekawa, a teraz nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania kolejnej rozmowy z Asią Łożyńską. Cześć Asiu! Witam Cię po raz czwarty w podcaście i muszę na początku powiedzieć, że trochę mnie zaskoczyłaś, a jednocześnie spadłaś mi z nieba z tym tematem, ponieważ czekałam na Ciebie latami. O kurczę! Żadnej presji, bo human design to jest coś, co pojawiło się w moim życiu parę lat temu. Jest to temat, który mnie mega zafascynował i z którego nadal czerpię do dziś i cały czas gdzieś tam staram się dokształcać, ale brakowało tego głosu w naszym kraju i bardzo się cieszę, że będę mogła z Tobą o tym porozmawiać. A ja się bardzo cieszę, że znowu jestem u Ciebie. Mam nadzieję, że to jeszcze się wydarzy wielokrotnie, ale myślę, że wiele osób nie wie zupełnie, o czym mówimy. Human design brzmi jak jakiś eksperyment science fiction, więc nie wiem, czy on w ogóle ma swój odpowiednik w języku polskim i czy w ogóle próbujemy projektować człowieka. Ale powiedz nam, co to w ogóle jest? Wiesz co, ja w ogóle nadałam taką roboczą nazwę dla mojej społeczności temu zjawisku, jakim jest human design. Ja to nazywam energetycznym DNA, tak jakby bardziej opisując, o co chodzi, nie przekładając tego, nie tłumacząc tego jeden do jednego, bo rzeczywiście to wtedy wyszedłby nam projekt człowiek. Natomiast chodziło mi o to, że w związku z tym, że ludzie kompletnie, mam wrażenie, w Polsce nie znają albo bardzo, bardzo słabo znają tą tematykę, chciałam nadać temu taką nazwę, żeby jak ktoś pierwszy raz o tym słyszy, to już będzie gdzieś coś świtało. Natomiast
temat też nie jest jakoś bardzo stary, dlatego że z tego, co kojarzę, popraw mnie, jeśli się mylę, ale gdzieś w latach 80. Też mam takie informacje. Cała ta metodologia powstała. Słyszałam o tym, że twórca tej metodologii myślał o tym, żeby to było dla osób dorosłych tu i teraz, ale bardziej jeszcze dla dzieci, dla przyszłego pokolenia. Że coś absolutnie niesamowitego, w związku z tym, że ja bardzo wierzę w to takie bardzo młode pokolenie i widzę, jak te dzieciaki się rozwijają, używając narzędzi do regulowania emocji, do poznawania siebie, to myślę sobie, że to jest fantastyczne, że ktoś, kto stworzył taką metodologię, zrobił to z myślą o kolejnym pokoleniu. I rzeczywiście to human design to jest taka nauka o człowieku, czy nauka, wiedza o człowieku połączona z wielu różnych dziedzin. Wiedza o człowieku, o jego energetyce, o jego emocjach. To jest na pewno kabała, na pewno horoskop, na pewno wiedza o czakrach, I Ching, zdaje się, i jeszcze coś. Wiele różnych komponentów, też wiedza o jakaś tam, jakiś fragment wiedzy psychologicznej, trochę z fizyki kwantowej, wszystko to połączone w niesamowity system, który, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to działa. Ale to działa. To super. Dlatego tu jesteśmy, nie? Bo chciałam właśnie powiedzieć, że taki naukowy sceptyk zaraz zapyta, no dobrze, ale jak ten pan w latach 80. wymyślił taki system, połączył te rzeczy w jedną całość? Ten system, umówmy się, jest bardzo złożony, więc tu po prostu musiał być jakiś geniusz intuicyjny. Być może tak, być może tak. Ja do takich... W takich sytuacjach mam takie nastawienie, że dokładnie tak samo jak wsiadając do samochodu, wiem, jak sobie tym samochodem podróżować po świecie, jak to robić komfortowo i bezpiecznie i nie muszę wiedzieć, co się dzieje pod maską, nie interesuje mnie to. Tu mam bardzo podobnie, zresztą zajmując się przez długie, długie lata prawem przyciągania, też nie do końca wiem, jak to działa. Oczywiście możemy się zagłębić w fizykę kwantową, poczytać o tym, jak to mądrzy naukowcy próbują nam wytłumaczyć, ale szczerze mówiąc mnie nie do końca to interesuje, bo wiem, jak stosować prawo przyciągania tak, żeby mieć efekt taki, jakiego chcę. I teraz dokładnie tak samo mam w momencie zderzenia się z tematyką human design. Mnie interesuje po prostu efekt, a ten efekt jest niesamowity. No właśnie, nasi słuchacze, tacy wieloletni, uwielbiają pierwszy podcast. On jest bardzo popularny i jeżeli ktoś nie słuchał, to oczywiście zapraszamy do odcinka o prawie przyciągania, ale ja też mam takie podejście do wszelkich takich tematów mocno nowatorskich dla wielu osób, nieco właśnie, nie wiem, oderwanych od rzeczywistości, szamańskich, jakichś takich pseudonaukowych, że pamiętajmy, że tak było w przypadku niemalże wszystkich osiągnięć człowieka. Najpierw ktoś to wymyślił i potem przez lata testował to w taki sposób, żeby świat nauki mu uwierzył. Tak było chociażby z medytacją, czy połączeniem ciało, umysł, duch. Nie zapomnę, jak rozmawiałam właśnie z profesorem z Utah, który powiedział, że on w latach tam 60., kiedy studiował, wszyscy uważali go za jakiegoś szarlatana, ale dzięki temu, że poświęcił całą swoją karierę naukową na badanie tego, w jaki sposób praktyka uważności wpływa chociażby na chyba zmniejszone ryzyko chorób serca, teraz dopiął swego i teraz jest to uczone w szkołach i teraz jest to już uznawane właśnie w środowisku naukowym, więc ja zawsze daję taki swój kredyt zaufania takim rzeczom, ale tak jak powiedziałaś, to działa, mamy dowody, mamy ludzi, którzy z tego korzystają i myślę, że też jak omówimy te typy, tutaj już zdradzę trochę, to wiele z nas będzie miało taki właśnie moment aha. Bo ja tak miałam, kiedy usłyszałam, pewnie miałaś to samo. Tak. Zresztą w ogóle możemy zdradzić, że nasze czarty, nasze, jak to powiedzieć, nasze grafiki, jak to się nazywa? Na czart mówię graf, okay. A na wiedzę wynikającą z tego mówię odczyt. Okej, czyli że nasz graf jest trochę podobny, ale ja miałam coś takiego, że czytając to, nagle poczułam taką ulgę, że hej, to ja dlatego się tak czuję. To dlatego ma sens. Ale brzmi to super enigmatycznie, więc zacznijmy od początku. Dlaczego warto sobie ten odczyt zrobić i w jaki sposób możemy to zrobić? Czyli czego potrzebujemy, żeby dostać takie informacje? I jakie to są informacje? Zanim odpowiem na to pytanie, chcę się odnieść do tego, co powiedziałaś o tym poczuciu takiej ulgi i przyzwolenia do tego, żeby być sobą. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że w human design i myślę, że też w wielu tych mądrych systemach mówiących, uczących nas o człowieku, w kosmogramie na przykład, nie chodzi o to, żeby się kimś stać, nie chodzi o to, żeby się
żeby być kimś, żeby ktoś nam pokazał, bądź taka, tylko bardziej, żeby stać się sobą, żeby sobie dać przyzwolenie do tego, żeby być sobą, żeby się dowiedzieć może o sobie trochę więcej, zrozumieć, że nasze pewne reakcje, nasze pewne zachowania są bardzo spójne z tym, jacy jesteśmy i dać sobie przyzwolenie do tego, żeby być sobą. Więc miałam przyjemność rozmawiać już z wieloma osobami i pomagać im zrozumieć, co tam w tym grafie siedzi. I każda z tych osób, łącznie ze mną na początku, kiedy ja się dowiedziałam, co siedzi w moim grafie, każda z nas miała takie poczucie, oh, dzięki Bogu, aha, okej, okay, no tak, to teraz That's ma sens. Me. Dokładnie, to jestem ja. Więc musimy o tym pamiętać, że to nie jest jakaś metodologia, która nam pokaże teraz to, musisz robić tak i wtedy będziesz, tak. Nie, bądź sobą. Tak naprawdę o to chodzi w Human Design. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie w kontekście Human Design, możemy wygenerować sobie samodzielnie taki graf, o którym mówiłyśmy. Na tym grafie będziemy miały no, wszystkie informacje, z czego te podstawowe na pewno jesteśmy w stanie chociażby po tym odcinku podcastu zrozumieć, wiedzieć, z czym to się je. Do tego potrzebujemy swoją datę i godzinę urodzenia i miejsce urodzenia. I w momencie, kiedy się pierwszy raz o tym dowiedziałam, mój sceptyczny umysł stwierdził, to nie może być aż tak proste, ale za chwilę w rozmowie ze znajomą okazało się, że ja używam pewnych cech mojego jakby systemu zarządzania sobą dokładnie spójnie z moim typem i z moją wewnętrzną nawigacją, tak to nazwijmy. Tak to też nazywam w rozmowie z moją społecznością. I okazało się, że dokładnie tak jak ja to robię, jest to spójne ze mną i stwierdziłam, okej, okay, coś w tym jest, muszę się dowiedzieć więcej. Zaczęłam grzebać, zaczęłam się uczyć, zaczęłam czytać. Okazało się, że jest to absolutnie niesamowita rzecz. I znowu, nie mam pojęcia, co jest tam pod maską, co tam, jak ten silnik działa, ale ja wiem, że to po prostu działa. Ale auto jedzie. Rozmawiałam z naprawdę wieloma osobami. Wiele osób odesłałam gdzieś tam na stronę. Można sobie po prostu wpisać w wyszukiwarkę Human Design Chart i wpisać te dane po prostu i dostanie się natychmiast informacje o tym, jakim się jest typem Human Design, jaką się ma tą nawigację wewnętrzną. I masę innych informacji, więc każdy z nas sobie może to sprawdzić, każdy z nas sobie taki podstawowy odczyt może zrobić i zobaczyć, zgadza mi się to, czy mi się to nie zgadza. To jest super fajne, że mówisz, że najpierw trochę intuicyjnie znalazłaś swój system i siebie, a zrobienie swojego odczytu, bo chyba sama sobie też to analizowałaś, tylko Cię utwierdziło w tym, że jesteś na dobrej drodze. U mnie było trochę odwrotnie i pewnie tak jest w przypadku większości osób, że zgłębiając ten mój graf, jeszcze zanim miałam odczyt z Tobą i zanim sobie tam szperałam w internecie, zaczęłam sobie zdawać sprawę, że rzeczywiście coś w tym jest. Kiedy ja działam w ten sposób, czuję się lepiej. A kiedy działam wbrew sobie, wbrew temu, co mówi właśnie o mnie graf, jak powinnam zarządzać sobą i podejmować decyzje, to wtedy rzeczywiście taki jest efekt, bo tam też jest taki fajny niuans, że pokazuje Ci, jak wyglądasz, kiedy nie żyjesz, wyglądasz, w sensie jak się zachowujesz, kiedy nie żyjesz zgodnie z tym swoim human design. I na przykład w moim przypadku to była frustracja i też takie zafiksowanie na rzeczy, które nie mają znaczenia, takie po prostu, no takie nerwicowe wręcz reakcje, co wszystko miało dla mnie sens. Więc też myślę, że jestem dobrym przykładem tego, że to naprawdę bardzo ułatwiło życie. Ale zaczynając od podstaw. Human Design to są przede wszystkim typy. O tym mówi się najwięcej. Więc jakie mamy typy? Najpierw może właśnie, jakie są, powiedz nam. Więc jest 5 podstawowych typów. Znaczy właściwie 5 po prostu typów. Z czego niektóre są dość popularne. Niektóre są bardzo, bardzo, bardzo rzadko spotykane. Chociaż to, czy coś jest rzadko spotykane, to jest rzecz względna, dlatego że u mnie na warsztacie 40 osób były 2 osoby z typem, o którym mówisz, to jest 1% skali ludzkości. Więc miałam przyjemność po prostu pracować z takimi osobami. Natomiast rzeczywiście tutaj jest to 1%. Więc podstawowy taki typ, najczęściej spotykany, to jest generator i manifestujący generator. To są takie 2 dość zbliżone do siebie typy. I one w sumie stanowią około 70% wszystkich ludzi na świecie. Wiesz co, a powiesz jeszcze, jakby co to znaczy, że typ? Typ czego? Tak, żeby jeszcze to bardziej uogólnić. To jest typ energii, ja bym to tak nazwała, czyli taka nasza tożsamość, to jacy jesteśmy. Można byłoby to trochę przełożyć właśnie na kosmogram, czyli jaki mamy sposób działania, jaką mamy naturę, jak funkcjonujemy w świecie, jak nas inni odbierają, w jaki sposób zarządzamy też swoją energią, bo w Human Design też o tym możemy się dowiedzieć. Czy my kumulujemy w sobie energię, czy mamy
taką na poziomie energetycznym własną energię, no bo wiadomo, każdy człowiek energię ma, każdy chodzi po świecie tak. i tak dalej, a na poziomie energii, czy my mamy własną energię, czy my raczej potrzebujemy wsparcia takiego innych osób, prawda, osób z zewnątrz, żeby mieć tą siłę witalną jeszcze większą sobie, prawda, więc ten typ właśnie o tym nam mówi, typ Human Design o tym nam mówi. I tak jak zaczęłam mówić, że ten generator i manifestujący mm-hmm. generator to są takie dwa bardzo, bardzo popularne typy. My obie jesteśmy generatorkami. Tak, tak. Co mnie bardzo cieszy. Słuchaj, powiem szczerze, że jako, że to jest, powiedziałaś, 70% społeczeństwa, mniej więcej te, mm-hmm. te dwa typy, to ja pomyślałam sobie, jaki to jest nudny typ. Mm-hmm. Że wszyscy, jestem taka przeciętna. Czy to jest normalna reakcja? Czy jakby będąc generatorem jesteś takim zwyklakiem? No nie! Powiedział lew do lwa. Tak, dokładnie. O czym my w ogóle mówimy? Jak możesz. Nie, absolutnie nie. Tym bardziej, że my możemy mówić o tych typach i ważne jest to, żeby pamiętać, że nawet jeżeli robimy pełen odczyt, nawet jeżeli sobie zaglądamy bardzo, bardzo głęboko w ten swój graf i patrzymy na wszelkie niuanse, to wszystko to powinno nam się sprowadzać do tego wspólnego mianownika naszego typu, ale jednak wszystko to jednak nas różnicuje. Mówi się, że nie ma dwóch identycznych odczytów, mhm. że każdy jednak się różni, że każdy jednak te niuanse ma swoje własne, charakterystyczne dla siebie. Natomiast absolutnie jest tak, że wszystkie moje koleżanki, które działają gdzieś tam w przestrzeni uzdrawiania, prawa przyciągania, mentoringu w tym obszarze i tak dalej, jak się dowiadują, że są generatorkami, to bardzo żałują, że nie są projektorkami. Wszystkie. Tak, no, miałam to samo, było mi przykro. Czemu? Prawda? Więc ja dokładnie miałam taką samą myśl. Na szczęście mój syn jest projektorem, więc mam tą bliskość mocy w swoim domu. I tak naprawdę ta generatorka i manifestująca generatorka, może nie wchodząc bardzo w te różnice, bo tutaj to byłaby już zaawansowana wiedza, ale to są takie typy bardzo magnetyczne, bardzo takie, no mające taką swoją wewnętrzną energię, osoby, które są lubiane, no raczej... Osoby, które gdzieś tam otaczają się innymi ludźmi i rzeczywiście mają zaufanie innych ludzi. Mhm. I to są takie osoby, które mają taki bardzo charakterystyczny sposób zarządzania swoją energią, że w momencie, kiedy robią rzeczy, które je fascynują, robią rzeczy, które je, mówiąc kolokwialnie, jarają, mhm. ta energia w tych ludziach się jeszcze kumuluje. Nie wytracają tej energii. Oczywiście na poziomie ciała, na poziomie umysłu mogą być zmęczone po długiej pracy, ale na poziomie energii czują się wręcz nasycone tą energią i jeszcze bardziej, no, jakby takie wypełnione, prawda? Ale też z tego jest chyba ta nazwa, że generator, bo generuje energię tak. i mówi się, że to są takie silniki tego świata, tak. że my tak naprawdę napędzamy to, że wszyscy ludzie wokół, to pozostałe 30%. ma siłę życiową, że my musimy właśnie robić rzeczy, które nas ekscytują, tak. bo wtedy napędzamy całe społeczeństwo. No to całkiem fajne zajęcie. To jest fajne zajęcie i to jest bardzo ważne, co mówisz, że my musimy robić to, co nas kręci. Oczywiście życie jest życiem i tak. nie zawsze w 100%. Śmieci trzeba wynieść, ale faktycznie to nasze kierowanie się tym, co nas kręci, mówiąc górnolotnie, jest trochę dla... jakby ten win-win, dla dobra nas i dla dobra też innych ludzi. Dlatego, że jeżeli sobie pomyślimy o tym, że na 10 osób w pokoju 7 to jest statystycznie, to są ludzie, którzy trochę karmią swoją energię wszystkich pozostałych, no to fajnie, żeby karmili tą dobrą energią, tą podkręconą tak. energią, tą szczęśliwością swoją i zajaraniem, a nie frustracją, prawda, o której powiedziałaś. Tak, tak. A też biorąc pod uwagę to, że jest tak dużo generatorów, a umówmy się, ludzie nie są zazwyczaj bardzo szczęśliwi, mm-hmm. mamy wielu nieszczęśliwych ludzi, stąd bierze się tak duża ilość pewnej goryczy w społeczeństwie mm-hmm. i takiej niechęci do ludzi wokół nas. Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz wszyscy powinni wszystko rzucić i zacząć realizować swoje hobby na pełen etat, tak? To mm-hmm. też nie o to chodzi, ale dążyć do tego, żeby sobie dawać przyzwolenie na to, żeby jednak czerpać z tego życia jak najwięcej takich małych przyjemności, bo to nie musi być coś mm-hmm. wielkiego, bo to będzie miało wpływ nie tylko na nas, ale na wszystkich wokół. Mm-hmm. I też można sobie nawet te rzeczy, które my musimy zrobić, bo życie jest życiem, ale niekoniecznie nas kręcą te rzeczy, możemy mieć z tyłu głowy tak, pamiętać o tym i dać sobie przyzwolenie, żeby je uczynić ciekawszymi. Że to mhm. prasowanie, jak sobie włączę podcast, to będzie ciekawsze, będzie przyjemniejsze, prawda? Tak. Mimo, że muszę to zrobić. Ja tak robię, ze wszystkim, czego nie lubię. Zawsze leci podcast albo jakaś muzyka i staram się tak sobie to tłumaczyć, że
ta czynność może być dla mnie, bo ja ją robię z wyboru. Okej, no możemy nie wyrzucać tych śmieci, możemy nie prasować, ale jeżeli już się decydujesz, żeby wyprasować koszulę, to pomyśl sobie, że ona będzie super pięknie wyglądała i to jest w sumie coś pozytywnego. To chce ci się bardziej pracować, bo robisz to dla siebie. Więc myślę, że da się jakoś nawigować tutaj. Da się nawigować, natomiast też jest tak, że bardzo bym zachęcała i każda z nas tego doświadczyła, takiego podążania za taką swoją rzeczywiście ekscytacją. Ja zauważyłam, bardzo często rozmawiam w kontekście jakby łączenia prawa przyciągania i siły umysłu w biznesie na przykład. Mm-hmm. I tutaj widzę, że jeżeli, szczególnie to się odnosi do kobiet, bo akurat z kobietami pracuję, że jeżeli kobiety podejmują decyzje biznesowe, decydują o pewnych rzeczach właśnie w oparciu o tą ekscytację, o to, że to jest dokładnie to, co ja chcę zrobić i nie będę robiła tego, co mi się wydaje, że powinnam, efekt jest niesamowity. I tak wtrącę, bo wydaje mi się, że to nie chodzi teraz też o to, żeby każdy realizował swoją pasję w pracy, nie. Tylko jeżeli jesteśmy w jakiś sposób emocjonalnie związani z projektem w pracy, to właśnie wybierać coś, co nas ekscytuje w kontekście tej pracy. Tak? Nie znaczy, że to jest nasza misja życiowa, nie. Tylko nas ekscytuje dla naszej firmy. Oczywiście. Znaczy w ogóle całą tą metodologię human design można przełożyć na wszystkie obszary życia, bo wiem, że ty się interesujesz bardzo human design w żywieniu, prawda? Mm-hmm. No może nie bardzo, ale uważam, że jest to fascynujące. Na pewno można to zastosować w kwestii związków i też niesamowite jest to, jak rozmawiam z osobami, które są u mnie na odczycie i na szybko sprawdzamy, okej, ja wiem wszystko na temat tej osoby, ale sprawdzamy wszystkie osoby dookoła w rodzinie i te relacje i to właśnie, że mama z córką na przykład ma trudność i mają trudność w dogadaniu się, ale obydwie mają ten autorytet, o którym za chwilę powiemy, emocjonalny, a tata się dogaduje dobrze, bo ma autorytet sakralny i jest totalnie wychillowany i po prostu nie wchodzi w ogóle w rezonans, prawda, z tymi emocjami. To jest coś niesamowitego, więc my możemy to przekładać na wszystkie obszary życia, nie tylko na biznes, oczywiście, nie tylko na kwestie pieniędzy. Znowu wraca to ta myśl o tym, że prawo przyciągania jest stosowane tylko w pieniądzach, nie? Absolutnie nie. W każdym, absolutnie każdym obszarze. Ale powiem szczerze, że naprawdę zgłębiając to też, tak jak powiedziałaś, pod kątem autorytetu czy tych innych małych elementów, można tak ułatwić sobie życie dla siebie, ale właśnie też dla ludzi wokół nas. Tak. Bo dokładnie tak jak powiedziałaś, u mnie jest duży, duży zgrzyt z moją mamą i z moim bratem właśnie na poziomie dyskusji. I patrząc na ich grafy, zrozumiałam, że po prostu do nich zupełnie inaczej docierają komunikaty i oni potrzebują wyrażać siebie zupełnie inaczej niż ja. Mhm. Więc ja czasami mam ochotę stwierdzić, okej, nie ma problemu, wychodzę, bo załatwiona sprawa. A oni emocjonalnie potrzebują o tym mówić i przeżywać to strasznie. Mhm. I to daje nam więcej takiego, też takiej empatii wobec innych, no i właśnie tego zrozumienia. A o to chyba w tym wszystkim chodzi. Ale jak będziemy też tak rozkładać każdy typ, to myślę, że 5-godzinny podcast będzie gotowy. Więc powiedz mi, jaka jest minimalna różnica w przypadku tych manifestujących generatorów? Bo to jest ten drugi typ, tak? To jest bardzo podobny. On jest bardzo podobny i mam wrażenie, że dlatego, że trzecim typem jest czysty manifestator, czyli mamy generatora, manifestatora i manifestującego generatora. Może manifestatora lepiej. Więc manifestator to jest taka osoba, która również jest bardzo magnetyczna, bardzo taka... to jest tak naprawdę jedyny typ, który w bardzo prosty sposób sprawia, że rzeczy się dzieją. Chciałam powiedzieć jako ciekawostkę, że słyszałam, że manifestatorem jest Trump. Ma to sens. Nie. Ma to sens, totalnie. Ma to sens. Wow. Bo to nie chodzi o to, że trzeba być super dobrym. Johnny tylko Depp po prostu też jest manifestatorem. No, chyba całkiem nieźle sobie poradził w pewnych kwestiach. Anyway. Więc manifestator to jest taki typ, o którym się mówi, że... I chciałabym, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę i słyszał o sobie coś takiego, to od razu chciałabym to zatrzymać, że manifestator to jest taka osoba, która może mieć odpychającą energię. Słyszałam wielokrotnie o tym. Że to jest taka osoba, która może mieć odpychającą energię. Absolutnie nie jest to prawda. Manifestator to jest taka osoba, która po prostu powinna bez skrupułów robić to, co czuje, że jest jej gdzieś tam potrzebą, misją, nie wiem, wołaniem duszy i tak dalej. Że to jest jedyny typ, który właściwie samo to, że chce coś zrobić, po prostu powinien to robić. Oczywiście, znowu, życie jest życiem, my jesteśmy ludźmi, żyjemy w jakiejś społeczności, nie chodzi o to, żeby być jakimś krzywdzącym dla innych, prawda? Natomiast jeżeli to tylko jest w takich ramach, że to nie skrzywdzi drugiej osoby, to jeżeli jestem manifestatorką i chcę coś zrobić, to po prostu powinnam to zrobić. Czy to jest taki trochę rebeliant?
trochę rebeliant, trochę taka osoba, która... To są bardzo często takie osoby, które na przykład w dzieciństwie miały... Często im odmawiano różnych rzeczy. Mhm. Doświadczają czegoś takiego w dzieciństwie, że mówi się im nie, tego nie rób, nie iść, nie skacz, nie biegaj, nie, zatrzymaj się, przestań okay. I tak dalej. I też taki innowacyjny człowiek. Bardzo. Jeżeli byśmy spotkali... Oczywiście znowu ja to sobie odnoszę do struktury firmy, bo myślę, że łatwo to zrozumieć, to manifestator to jest ten, który powinien być na samej górze. Później jest projektor. Później jest generator i manifestujący generator, a reflektor to jest ten, który siedzi z boku i ewentualnie, wiesz, konsultuje, prawda? Okej. Więc manifestator to rzeczywiście jest ta osoba, która może rządzić ludźmi, która ma też taką z poziomu energii, ma taką swoją naturę, że może podejmować szybko decyzje, może wchodzi w jakieś otoczenie, robi szum, po prostu jakby wskazuje palcem, co kto ma zrobić i wychodzi. To jest tego typu osoba. I teraz ta nieprawdziwa i krzywdząca teza, że te osoby mają odpychającą energię, wynika tylko i wyłącznie z tego, że bardzo często te osoby są nierozumiane przez otoczenie. Więc dla manifestatora dobrą strategią jest po prostu się komunikować ze swoim otoczeniem, mówić, co planuje zrobić, ale nie po to, żeby prosić o pozwolenie. Dobrze jest też mieć coś takiego w sobie, żeby mieć taką energię takiego playfulness, takiego, że nie proszę o pozwolenie jako manifestatorka. Mm-hmm. Nie, i beztroski troszeczkę. Takie beztroski, takiego luzu, z taką lekkością, z urokiem takim osobistym. I właśnie powiedzieć, mówić prawdę o tym, co chcę zrobić. Nie prosić o przyzwolenie w tym, co chcę zrobić. Po prostu dać sobie własne przyzwolenie i mieć takie zaufanie, że to będzie dobre dla mnie, a skoro będzie to dobre dla mnie, to będzie też dobre dla innych. Ale nie z takiego poziomu, kurczę, wiesz, może byśmy jednak to zrobili inaczej, bo ja sobie myślę, nie, na luzie. A jaka jest ta ciemna strona właśnie manifestatora, że generator, który nie działa w zgodzie ze swoją drogą, ze swoim designem, nazwijmy to tak, jest sfrustrowany. Mhm. W takim razie co się dzieje z manifestatorem? Odczuwa gniew. Okej. Okay. I wtedy odpycha, więc coś tam jest. No i wtedy odpycha, więc ta energia, ta emocja takiego zejścia z własnej ścieżki u manifestatora to jest właśnie gniew, a emocja potwierdzająca, że jest manifestator, jest na dobrej swojej ścieżce, to o dziwo jest uczucie spokoju. Pomimo tego, że to jest tak bardzo energetyczny typ, tak bardzo naładowany, tak bardzo sprawczy, to dokładnie to, czego ten typ szuka, i to, co mu potwierdza, że jest na dobrej ścieżce, to jest spokój, uczucie spokoju. Wow. A wiesz, jaki procent społeczeństwa jest manifestatorem? Około 9%. Okej. Okay. No więc mamy teraz manifestującego generatora, czy on po prostu ma wszystko, co najlepsze z obu i jest najlepszą trochę wersją? Trochę tak, trochę tak. Fajnie, zazdro. Moi rodzice są tym. Tak, moi rodzice obydwoje też są manifestującymi generatorami i Kaja jest manifestującą generatorką. Także jestem otoczona. No. To są fajne typy. Mówi się, że pomiędzy generatorem, na poziomie energii, pomiędzy generatorem a manifestującym generatorem jest taka różnica, że generator ma taką bardziej spokojną energię, taką zrównoważoną, a manifestujący generator ma taką, jak delfin bardziej. O matko, Kaja. Totalnie. No. No, mów dalej. Więc tutaj jest ta energia taka bardziej po prostu skacząca. No podobno Oprah jest generatorką i rzeczywiście ta energia takiego przytulenia, takiego ukojenia bezpiecznej przestrzeni to jest właśnie generator, a manifestujący generator to jest taki bardziej właśnie albo delfin, albo mówi się, że to jest taka energia szczeniaka, takiego ciekawskiego, po prostu beztroskiego, radosnego. Ta energia jest taka bardziej iskrząca w manifestujących generatorach. I też jakbyśmy spojrzały na taki pełen odczyt, jak sobie zrobicie ten jak sobie wpiszecie po prostu dane i wyjdzie Wam graf, to będziecie mieć informacje o tym, że jakim jesteście typem, ale też obok będzie taki rozrysowany człowieczek z kwadracikami i trójkącikami. Mhm. To są centra energetyczne. To już jest dość zaawansowany temat, nie będziemy o tym mówić, ale jedna rzecz tylko, o której chciałam powiedzieć, to jest taka, że jeżeli na tym grafie są dwa określone centra połączone ze sobą takim channelem, to oznacza, że ten manifestujący generator jest bardziej w stronę manifestatora,
Czyli to nie jest tak, że każdy manifestujący generator jest identycznie taki sam. A jeżeli tego połączenia nie ma, to jest dokładnie z sakrala do gardła, jeżeli jest połączenie, to wtedy jest to bardziej manifestujący generator, dlatego że nasze centro energetyczne gardła to jest dokładnie to centro, które odpowiada za manifestację. A jeżeli tego połączenia bezpośredniego nie ma, to ten manifestujący generator idzie bardziej w stronę generatora, czyli ma bardziej taką spokojną tą energię wyrównaną i nie jest taki mocno iskrzący. I co możemy tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o spełnionego MG i niezadowolonego, nieżyjącego w zgodzie ze sobą? Tak samo jak przy generatorach. Mhm. Tutaj niezależnie od tego, czy ten manifestujący generator idzie w którą stronę bardziej, to co jest czerwoną lampką, to zawsze jest frustracja, a to, co jest potwierdzeniem, że jest w porządku, to jest uczucie satysfakcji. O tak. No dobrze, to teraz mamy projektora. Teraz mamy projektor. Czyli brak energii. Zostały nam projektor i reflektor, czyli tak. Zero energii, my ich zasilamy. Tak. I co to znaczy być projektorem? Co się projektuje? Znaczy ja myślę, że projektor to jest w ogóle taka syrena. To jest taki jednorożec. To jest takie po prostu coś absolutnie magicznego, ale mam wrażenie, że reflektor jeszcze bardziej. Że to są już takie typy, na które my patrzymy z zachwytem. Tak, absolutnie. Projektor to jest taka osoba, która bardzo dobrze widzi innych ludzi. Bardzo jest świetnym obserwatorem, czyta energię drugiego człowieka bardzo dobrze. To jest osoba, która, jakbyśmy spojrzały na taką strukturę firmy, to może być osoba, która właśnie jest na takim stanowisku zarządzającym ludźmi, prawda? I to będzie taka osoba, która właśnie bardzo natychmiast po prostu czuje drugiego człowieka. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby, bo zauważyłam, że projektorzy mają, besztają się wewnętrznie za to, że wiesz, nie ocenia się książki po okładce, nie? Ale oni od początku widzą. Oni nas widzą po prostu. Oni od razu wiedzą, z kim mają do czynienia. Więc dobrze jest, jeżeli jesteś projektorem, dobrze jest oczywiście absolutnie nie być przykrym dla kogoś tylko dlatego, że ja coś tam zobaczyłam i mi się wydaje, że mam rację, ale jednak trochę temu zaufać. Mieć z tyłu głowy to, że ja coś sobie pomyślałam o tej osobie, ja coś poczułam na temat tej osoby i obserwować sytuację po prostu. Zadam pytanie bardzo prywatne, może nie merytoryczne, ale czy można, będąc jednym typem, mieć w sobie więcej cech z innego typu, poprzez to, że mamy różnego rodzaju jakieś niuanse w naszym grafie i to sprawia, że w sumie odczuwamy bardziej jak dany typ, bo powiem Ci szczerze, że ja na przykład utożsamiam się bardzo z opisem generatora, żeby nie było, jakby dumnie noszę to imię, ale miałam zawsze właśnie coś takiego jak osoby, które są projektorami, że potrafiłam od razu mieć pewien wniosek o drugiej osobie, jakby wiedzieć rzeczy, których nie powinnam wiedzieć i też właśnie wstydzić się tego, że tak pomyślałam, chociaż teoretycznie nie mam podstaw. Mhm. Czy to w ogóle jest możliwe, czy to mam urojenia? To jest możliwe, dlatego że szczególnie jak skoro mam wiedzę na temat Twojego odczytu, to wiem, że Twoje centra energetyczne odpowiedzialne za takie czytanie drugiego człowieka są aktywowane, tak to nazwijmy, więc oczywiście każdy z nas ma ten instynkt, prawda? Każdy z nas może odczytać drugiego człowieka. U projektorów to po prostu jest silniejsze. Więc to jest jeden scenariusz, że Ty po prostu te centra energetyczne, które są odpowiedzialne za tę umiejętność masz aktywowane. To jest jedna rzecz. Ale to, co się bardzo często zdarza właśnie na linii generator-projektor, gdzie na przykład projektor czuje się bardziej jak generator, to jest programowanie. I cała praca w Human Design się zaczyna nie w momencie, kiedy my się dowiadujemy, jakim typem jesteśmy, bo jak się dowiadujemy, jakim typem jesteśmy, to najczęściej jest tak, że o kurczę, faktycznie tak mam. Tylko praca się zaczyna w momencie, w którym my mamy sobie dać przyzwolenie do tego, żeby być w pełni sobą. I na przykład zdarzyło mi się tak, że rozmawiałam z dziewczyną, która jest, za chwilkę będziemy mówić o tej wewnętrznej nawigacji, ona ma autorytet emocjonalny, co tą nawigację ma emocjonalną, co pokrótce oznacza tyle, że odczuwa silne emocje. I na przykład powiedziała mi, słuchaj, dopiero zaczęliśmy rozmawiać, ona mówi, słuchaj, ale ja w ogóle nie czuję tego, że ja odczuwam te fale emocji. Zaczynamy rozmawiać powoli i dochodzimy do tego, że ona faktycznie te emocje czuje, ale jako dzieciak była programowana, żeby tego nie robić. Była besztana, była korygowana. Czemu ty jesteś taka nerwowa? Czemu ty się tak denerwujesz? A czemu ty masz takie emocje? Więc ona tą swoją naturalną cechę po prostu stłamsiła i zapomniała o niej. Wiesz, rozmawiałam z dziewczyną, która jest po 30 i ona po prostu od momentu, kiedy była dzieciakiem,
po prostu zapomniała o tym. Ona czuje te emocje, ale ona nie pozwala na to, żeby one wyszły, wiesz, na zewnątrz. Więc my bardzo często mamy tak, że szczególnie właśnie na linii generator-projektor, gdzie generator, o tym jeszcze nie mówiłyśmy, o generatorze mówiłyśmy, że może dużo pracować, bo się karmi tą energią, jeżeli robi coś, co go fascynuje. U projektora jest zupełnie inna sytuacja. Projektor powinien pracować 4-6 godzin dziennie. To jest maks. Chociaż słyszałam też opinię, że powinien 2-3 godziny dziennie, więc już tak radykalnie. Mhm. Ale takie 4-6 godzin to jest absolutny maks tego, co projektor powinien robić w znaczeniu pracy zawodowej. Pracy fizycznej, pracy mentalnej. Dlatego, że projektor nie ma tego naturalnego swojego silniczka po prostu. Dużo lepsze efekty, o wiele lepsze efekty projektor będzie mieć, jeżeli będzie rzeczywiście pracować 4-6 godziny dziennie, a resztę czasu spędzi na to, żeby zadbać o siebie. To te 4-6 godzin dziennie będzie absolutnie wystarczające. Tylko że jak spojrzymy na to, czego jesteśmy uczeni jako członkowie i członkinie społeczeństwa, to my jesteśmy uczeni, pracuj dużo, będziesz miała dobrze, prawda? Mhm. No wiesz, bez pracy nie ma kołaczy i tak dalej, więc bardzo często jest tak na przykład, że projektor właśnie czuje się jak generator, bo został tak zaprogramowany przez swoje otoczenie, żeby pracować po 12 godzin. Tylko jest przemęczony. Tylko jest przemęczony, nie wie dlaczego, no ale przecież to jest normalne, no to takie są czasy i tak dalej, racjonalizuje to, prawda? Więc poza tym, że ty możesz się czuć jak inny typ, bo masz w swoich centrach energetycznych te cechy, to też czasami akurat u Ciebie, nie, ale czasami jest tak, że my się czujemy jak inny typ, dlatego że zostałyśmy wychowane tak, że te nasze naturalne cechy były gdzieś tam tłumione, że oczekiwano od nas czegoś zupełnie innego. Przecież z Twojego grafu wynika, że Ty powinnaś być leniuchem, a jesteś po prostu mrówką po prostu zapierniczającą i też po prostu wspiera się u nas to, że się dużo pracuje, prawda? To jest takie... To jest gloryfikowane. To jest gloryfikowane, więc po prostu nie dajemy sobie przyzwolenia do tego, żeby odpuścić. Może akurat niekoniecznie... u Ciebie akurat dokładnie jest to, że nie musisz być konsekwentna. Że nie powinnaś być wręcz konsekwentna, że powinnaś zmieniać zdanie. To wynika z tego, że jesteś generatorką, ale też z jakiegoś tam centra energetycznego w Twoim ciele. Nigdy w życiu bym o Tobie nie pomyślała, że jesteś osobą niekonsekwentną, czy taką, która daje sobie odpuszcza cokolwiek, prawda? Bo się wkręciłam w system. Bo się wkręciłaś w system. Zresztą ja dokładnie mam to samo centro po prostu odpowiedzialne za to, że też powinna po prostu trochę poleżeć i też tego nie robię, prawda? Więc tak to... Czasami tak to działa i jak zaczynamy rozmawiać... Mam wrażenie, że odczyt energetycznego DNA nie kłamie. Naprawdę. Naprawdę mam takie poczucie, że to, co tam jest wyrysowane, to, co wychodzi z tego odczytu, tak rzeczywiście jest. I nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żebym z kimś rozmawiała, że ktoś powiedział absolutnie nie i po prostu 100% nie. I nawet jak zaczęliśmy rozmawiać, to nie, absolutnie nie. A powiedz mi jeszcze, wracając konkretnie do projektora, oprócz tego, że wiemy, że to jest osoba z... brakiem własnej energii, nawet nie, że z mniejszymi zasobami, ale osoba, która powinna mniej pracować, więcej odpoczywać. Co jeszcze warto wiedzieć? Jakby kim jest taki projektor, który żyje w zgodzie ze sobą i jaki wtedy jest? Co odczuwa? No i znowu ta sama sprawa, czyli jeżeli się zajeżdża, mówiąc kolokwialnie, to jakie są tego sygnały? Na pewno jeżeli projektor żyje w zgodzie ze sobą, to odczuwa coś na kształt sukcesu. I takie poczucia po prostu spełnienia i sukcesu. Wtedy oznacza to, że ta osoba żyje w zgodzie ze sobą. Na pewno to są osoby bardzo wrażliwe energetycznie. Więc dla takich osób otaczanie się, wybieranie swojego otoczenia, bardzo takie intencjonalne i świadome. Dawanie sobie przyzwolenie do tego, żeby nie tak postawić gdzieś granice i powiedzieć, dobrze, nawet jeżeli to jest ukochana ciocia wszystkich, ale relacja z nią mi nie służy, to ja po prostu nie będę mieć z nią relacji albo ją przynajmniej ograniczę. Bo znowu, życie jest życiem, czasami pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie w 100% przeprowadzić, ale na tyle, na ile mogę, prawda? Więc zadbanie o swoją energię jest super, super ważne. Cały self-care jest absolutnie niezbędny dla projektorów i dla kolejnego typu, który będziemy omawiać. Więc na to należy zwrócić uwagę, dać sobie przyzwolenie na tyle, na ile możemy, żeby ograniczyć ten czas pracy. Ja wiem, że to czasami nie jest możliwe, ale nawet jeżeli ktoś pracuje w korpo gdzieś na etacie i po prostu no, ma tyle godzin w ciągu dnia do przepracowania i koniec, to poza tymi godzinami pracy bardzo o siebie zadbać, bardzo zadbać o swoją energię, ale
no, takimi mądrymi sposobami, czyli nie Netflix i whisky sour, tylko bardziej oddech, kąpiel. Woda, kąpiel, cokolwiek takiego, co nakarmi tą energię, prawda? Ale przede wszystkim otaczanie się odpowiednimi ludźmi, bo jeżeli pomyślimy sobie, że projektor to jest taka osoba, która no, chłonie energię innych osób, karmi się tą energią, kumuluje tą energię, to jest jeszcze tak, że projektor i reflektor może pobrać 10% i z tego sobie amplifikować do swoich 100, prawda? Więc jeżeli ja pobiorę, będąc projektorką, pobiorę od kogoś 10% za przeproszeniem gównianej energii, to sobie z tego zrobię swoje 100% gównianej energii. To jest super istotne. Mhm. I co się dzieje, kiedy właśnie kiedy robią schodzi, brew? Jest zgorzknienie. Mm. Jest uczucie zgorzknienia. Straszne. No. Dobra, to jest jakieś 3-4% społeczeństwa, coś tego typu? Czy projektor jest około 20%. Tylko, tak, tylko że tam są modyfikacje, jest mentalny projektor, który jest chyba 2%. Są chyba trzy typy projektorów, natomiast ogólnie cała ta grupa projektor to jest około 20%. A reflektor to 1%. 1%. I kim jest reflektor? Oświetla? Reflektor to, no tak, można było powiedzieć, coś w tym jest. No to jest taki absolutny jednorożec, absolutny magik wśród tych typów energetycznych. I to jest taka osoba, która, jakbyśmy sobie spojrzały na taki graf, gdzie w grafie każdej osoby te trójkąciki i kwadraciki odpowiadające za centra energetyczne są, niektóre z nich są zakolorowane, a niektóre są białe, te, które są zakolorowane, znaczy, że mają taką swoją tożsamość, a te, które są białe, są otwarte i podatne na wpływy. U reflektorów wszystko jest białe. Tam nie ma nic zdefiniowanego. Tam jest wszystko po prostu otwarte. Mówi się, że to jest taki typ, jak taka po prostu, jak takie płótno białe, na którym można wyrysować przeróżne rzeczy. Czysta karta. Ja nie wiem, czemu mnie się zawsze reflektor kojarzy z taką energią takiej spokojnej tafli morza. Takiej spokojniusieńkiej tuż przed, wiesz, tuż po zachodzie słońca. To jest dla mnie taka osoba. I reflektor to będzie taki, no wiesz, otwarta energia, więc niesamowity potencjał. To są osoby, które bardzo często są postrzegane jako bardzo mądre, bardzo tak ludzie do nich lgną w tym znaczeniu, szukają u nich właśnie jakiegoś wsparcia, mądrości, pocieszenia, ale to są osoby, które muszą absolutnie uważać i dbać o swoją energię i jeszcze bardziej niż projektorzy stawiać granice, dlatego że tutaj nawet nie ma takiej własnej tożsamości energetycznej. Tutaj właściwie w zależności od tego, z kim ta osoba się styka, podbiera tą tożsamość. Jest bardziej energetyczna albo mniej energetyczna, pozytywna albo właśnie stresowa. Tak naprawdę reflektor to jest osoba, która powinna dążyć do takiej poczucia takiej pustki, takiego wyczyszczenia siebie, zresetowania siebie. Wow. Coś niesamowitego. Sandra Bullock jest podobno reflektorką. Okay. Znaczy to brzmi jak przeciwieństwo mnie. Tak. I nie wiem, czy kojarzysz taką dziewczynę, ona się nazywa Jordan Younger, The Balanced Blonde, w każdym razie jest super nazwa, ale ja słucham jej podcastów od lat, szczególnie właśnie z takiego świata wellnessowo-duchowego i stąd dużo wiem o reflektorze, bo miała wiele swoich materiałów właśnie o human design i no i często wraca do tego, że ona jest tym reflektorem, mimo że to jest 1%, ale jak wiemy, statystyka czasem kłamie i można spotkać tych osób więcej niż nam się wydaje, ale to jest właśnie to, że jakby etymologia tego właśnie pochodzi od tego, że reflect, że jakby jesteś tym lustrem wszystkich ludzi wokół i tak. To jest niesamowite, to jest taki istny kameleon wręcz. Tak, absolutnie. A kim jest reflektor w takim razie? Jak czuje się, kiedy wszystko jest z nim dobrze, a co się dzieje, kiedy nie działa w zgodzie ze swoim przeznaczeniem? No właśnie nie pamiętam, jakie są te cechy. Pamiętasz może? Wydaje mi się, że jeżeli idzie w dobrą stronę, to kieruje się ciekawością i takim zachwytem. Tylko właśnie nie pamiętam, co się dzieje w momencie, kiedy... Nie wiem, ale ja bym obstawiała, że to jest coś typu poczucie, że masz zaburzenia tożsamości. Znaczy na pewno jest tak, na pewno. To może wiesz, rano masz kontakt z kimś i się czuje jakoś, a po południu ma kontakt z kimś zupełnie innym i się dokładnie czuje jak to przeciwieństwo, więc absolutnie tak. Na pewno jest jakiś
Jakieś uczucie. Jakieś uczucie. Opiszemy to w u dołu, bo dołu. Reflektor jest taką czystą kartą i tak bardzo niezdefiniowany, że nawet nie wiem, czy to nie jest tak, że to jest indywidualne uczucie niespełnienia, które może mu towarzyszyć. Może tak być. Jest to istna zagwozdka i Boże, 1% to jest bardzo unikatowe. Ja nie znam nikogo, kto jest reflektorem i bardzo jestem ciekawa w ogóle, jak to jest odczuwać w taki sposób i też tak strasznie się zmieniać w ciągu swojego życia. No wiesz co, warsztat, który robiłam, wskazał mi wśród mojej społeczności dwie dziewczyny, które są w mojej społeczności od dawna, ja je znam. Mhm. I one obydwie powiedziały, że to ma duży sens, że to wiele wyjaśnia i w ogóle, że to jest duże przyzwolenie, żeby być sobą i że to nie znaczy, że któraś z nich, że jest dziwna, jakaś nieprzystająca do otoczenia. U reflektorów ważne jest to, że ja bardzo zachęcam, żeby takie osoby zapomniały o tym, co się mówi dzieciom, osobom dorastającym, wiesz, zdecyduj się na coś, bądź jakaś, kim ty chcesz być. Dlatego, że u reflektora to właśnie ta niewiedza o tym, jaka ja chcę być, kim ja w danym momencie chcę być. Przyzwolenie, danie sobie przyzwolenia to, że okej, ja po prostu nie wiem. Będę się kierowała ciekawością, będę się kierowała radością w życiu, ale ja się nie muszę dookreślać, ja nie muszę się definiować, to jest bardzo ważne. I te dwie dziewczyny mi potwierdziły absolutnie, że one, że po tym, po opisie tego, jaki to jest typ, absolutnie mówią, że to są dokładnie one, że to są, że dokładnie tak jest, ale też jak się dowiedziałam właśnie, że na przykład Sandra Bullock jest reflektorką, czy ta dziewczyna, o której wspominałaś, mhm. czy na przykład Michael Jackson, który też był reflektorem, że to nie jest tak, że taka osoba jest tak, wiesz, eteryczna, że po prostu jest tylko chmurką dryfującą po świecie i nic nie może osiągnąć. Może zrobić, co chce. Każdy typ może zrobić, co chce. I też bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że nie ma lepszego i gorszego typu, tak samo jak w kosmogramie nie ma tak. lepszego i gorszego znaku zodiaku, że my możemy... Dobrze, poza lwami i generatorami. Tak. Dzięki. Ale tak naprawdę to, co nas przybliża i to też dlaczego ja tak kocham human design w kontekście prawa przyciągania, jestem przekonana, że jeżeli my wiemy, jakim jesteśmy typem, jeżeli my wiemy, co jest dla nas charakterystyczne i jeżeli my wiemy, jakie jest nasza to wewnętrzna nawigacja, o której za chwilkę powiem, bo to jest druga, najważniejsza mhm. informacja w Human Design, mając te dwie informacje i nie wkurzając się, że nie jestem, jeżeli się nie wkurzam, że nie jestem innym typem, jeżeli nie marzę o tym, żeby być innym typem, tylko po prostu jestem swoim typem, biorę z niego wszystko, co najlepsze, to jest najkrótsza droga do tego, żeby być w tym miejscu, w którym chcę być w życiu. To jest też taka droga do akceptacji siebie po prostu. Mhm. Powiedziałyśmy sporo właśnie o tej nawigacji, o tym wewnętrznym autorytecie. Co to jest i jakie są typy? To jest niesamowita rzecz, dlatego że my jesteśmy uczeni, tak jak wszystko w Human Design, my jesteśmy uczeni, że podejmujemy decyzje z głowy, że analizujemy rozum, coś. Logika. Tak. Logicznie rozważamy różne opcje, decydujemy o tym z poziomu głowy, co będzie dla nas lepsze, próbujemy przewidzieć rezultat. Tak. Za i przeciw, wiadomo. Za i przeciw. I na tej podstawie podejmujemy decyzję. Okazuje się, że oczywiście nie jest to, myślę, dla Twojej społeczności żadnym odkryciem Ameryki, że jednak w ciele jest więcej mądrości niż w głowie i że te głosy, w cudzysłowie głosy z ciała, czy te sygnały z ciała, chociaż rzeczywiście czasami jest to odczuwane wręcz jak dźwiękowa jakaś informacja, że ciało nasze jest mądrzejsze niż nasza głowa, że nasza głowa wcale nie jest po to, żeby podejmować decyzje, że nasza głowa jest po to, żeby gromadzić informacje, ewentualnie je przetwarzać, ale dużo trafniejsze decyzje podejmujemy, jeżeli je podejmujemy z ciała. I to jest ta właśnie nawigacja, to co ja nazywam tą nawigacją wewnętrzną, a w Human Design nazywa się to autorytetem. I prawda jest taka, że nie każdy, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Mnie się wydawało, że jeżeli ja komuś powiem, a gdybyś mogła wszystko, a gdybyś wiedziała, że nikt się nie pogniewa, a gdybyś wiedziała, że cokolwiek wybierzesz, to będzie świetnie, to co byś wybrała, no zdecyduj. Wydawało mi się, że to wystarczy. Tak, że tak u każdego działa. Że tak u każdego. Okazuje się, że nie do końca, znaczy u wielu osób to działa, natomiast są takie osoby, u których to kompletnie się nie sprawdza i właśnie Human Design dało mi te narzędzia i to zrozumienie, że to nie u wszystkich tak działa. I te sygnały z ciała po prostu są różnie odczuwalne, pochodzą z różnych przestrzeni energetycznych w ciele. U każdego z nas wygląda to trochę inaczej. I bo są takie bardzo, bardzo niszowe typy podejmowania decyzji, tej wewnętrznej nawigacji, ale takie podstawowe typy wewnętrznej nawigacji to jest typ sakralny, który mam ty i masz mam ja i masz ty. Mam ty. Mamy obie. Mamy obie.
Tego nie wytniesz. Nie, nie wytnę, bo mam ty. To jest najpiękniejsze stwierdzenie, jakie słyszałam od dawna. Och, sakralne. No, sakralne, napijmy się. Więc ten autorytet sakralny to jest coś, co mnie przekonało w ogóle do human design. Mhm. To jest dokładnie to, to jest mój autorytet, moja nawigacja wewnętrzna i okazuje się, że je używałam, dokładnie tego używałam zupełnie nieświadomie, a chwilę później dowiedziałam się, że tak, to jest moje, tak, to powinnam robić, wszystko jest super, nie? Więc ta nawigacja polega na tym, że my po prostu w każdej chwili możemy zapytać siebie, możemy zapytać o to, czego w danym momencie chcemy, jeżeli mamy do wyboru dwie opcje. Mhm. Te dwie opcje to może być chcę albo nie chcę, tak albo nie, albo to może być A albo B. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że przy tej nawigacji sakralnej, przy tym autorytecie sakralnym, dać sobie do wyboru dwie opcje. Albo dać sobie do wyboru dwie opcje pod tytułem tak albo nie, ale nie 20 opcji. I rzeczywiście jest tak, że to jest taki autorytet i taka nawigacja, że my po prostu czujemy. Ja nawet mówiąc o tym, przykładam sobie rękę po prostu do ciała i zamykam oczy, bo dokładnie w ten sposób pytam siebie o to, tak czy nie, A czy B. I to jest dość łatwe do masterowania, ta nawigacja. To jest tak wygodne, serio się muszę przerwać, bo to mi... Ja naprawdę gratuluję wszystkim, którzy tak mają. W sensie, nie chciałam powiedzieć współczuję, ale to w odwrotnym tego słowa znaczeniu. Jakby zbijam piątkę wszystkim osobom, które tak mają, bo my też tak mamy. Mhm. Bo to tak ułatwia życie, że nie umiem sobie wyobrazić tych innych typów, o których zaraz powiesz, bo to jest bardzo proste. Mhm. Na co dzień. I mhm. ja zawsze to mówiłam, zanim poznałam human design, że ja zawsze wiem, czego nie chcę. Mhm. Jakby, jak mi dajesz wybór, ja zawsze wiem. Nie lubię, kiedy na przykład moja mama się mnie pytała już z takich prozaicznych przykładów, co byś chciała zjeść na obiad. Nigdy nie wiem. Ja mówię, słuchaj, zaproponuj coś, ja ci na pewno wybiorę. Tak. I będę wtedy wiedziała na 100%. Ja muszę mieć mniej opcji. Im więcej opcji, tym za dużo właśnie głowa zaczyna się angażować. Przytłacza mnie ilość rozwiązań, ale kiedy powiesz mi, chcesz to, chcesz tę sukienkę? Nie, nie chcę tej sukienki, mhm. tak? A masz ochotę na burgera? Nie, nie mam ochoty na burgera. Mhm. Albo oczywiście możesz powiedzieć tak. Wypadałoby za jakiś czas się na coś zgodzić. Ale to jest naprawdę takie intuicyjne i takie łatwe, tylko trzeba temu zaufać. Bo na pewno wiele osób, które nas słuchają, ma podobnie jak ja, gdzie właśnie ta głowa, czy przez te centra energetyczne, o których mówiłaś, wchodząc w szczegóły human design, albo przez programowanie, właśnie jesteśmy uczeni, że nie, jakby nie idź za tym głosem serca, tylko przestudiuj to. Mhm. Rozłóż to na czynniki pierwsze. I ja totalnie, jakby tak jak powiedziałam wcześniej, wkręcona w system, zawsze starałam się sięgać do rozumu. Ale ja już teraz wiem i pamiętam, że zawsze czułam w sobie, czy coś jest dla mnie dobre, czy złe i jestem taka wdzięczna za human design, że mi mhm. pozwolił po prostu iść tak. za tym głosem wewnętrznym, bo to mi skróciło drogę do bardzo wielu rzeczy i do bardzo wielu osiągnięć, do tego stopnia, że zaakceptowałam to na tyle, że powiedziałam sobie, że jestem totalnie nielogiczna. Och, że tak. tak jak zawsze szczyciłam się tym, że nie wiem, jestem dobra z matmy i z logiki, mhm. tak w rozmowie ze znajomym parę miesięcy temu doszłam do tego, że hej, w sumie to ja w ogóle nie jestem logiczna. Mhm. Jakby moje zachowania nie są logiczne, jestem nieprzewidywalna i decyzje, które podejmuję, są zupełnie niezwiązane z tym, co nam podsuwa rozum. I to jest okej, bo ja wiem, że to dla mnie jest najlepsza droga. I mm-hmm. po prostu dziękuję human design. Domyślam się, nie wiem, czy ja mogę powiedzieć coś o Twoich centrach energetycznych. Tak, pewnie. Bo już powiedziałam, że jesteś leniuchem. U mnie była analiza kosmogramu nawet też okay. parę miesięcy temu, więc jak najbardziej. Co, powiedz. Więc u Ciebie absolutnie to takie poczucie tego, że jesteś logiczna w przeszłości ma odzwierciedlenie w Twoich centrach energetycznych, dlatego że Ty masz bardzo mocno zdefiniowane centro głowy i aszny, czyli tego takiego silniczka przetwarzającego treści, mhm. informacje, a to powoduje, że jesteś po prostu totalnym brainiakiem, że ty, po prostu tak. Nerdzik. Tak, totalny nerdzik, więc i to bardzo często się przejawia w tym, że nawet taka osoba, jeżeli czuje swój sakral, czuje swój wewnętrzny autorytet, to jeszcze ma taką pokusę, żeby to jeszcze wrzucić. Dobra, już wiem, co bym chciała, ale jeszcze się nad tym zastanowię, jeszcze to przemyślę, prawda? Bo jeszcze to wrzucę w głowę, bo moja głowa jest po prostu zajebista i ciągle działa, i ciągle po prostu operuje, ciągle przetwarza informacje. Także super, że udało Ci się odciąć to, nie? Ale świetnie. Kolejny typ chyba taki bardzo powszechny to będzie
emocjonalny autorytet, tak? Emocjonalny autorytet jak najbardziej. I to jest... Powiedziałam typ, chodzi o mi autorytet. Tak, autorytet. Emocjonalny autorytet to jest taka sytuacja, w której dana osoba wstaje rano i ma tak zwane emocje znikąd. Mm. Może tak mieć, niekoniecznie to musi tak się dziać, ale bardzo często jest tak, że to jest osoba, która doświadcza bardzo silnych emocji, skrajnych emocji, które bardzo często nie mają kontekstu. I ważne jest to, żeby taka osoba po pierwsze zaakceptowała to, że takie emocje mogą nie mieć kontekstu, żeby taka osoba nie miała do siebie pretensji o to. Oczywiście chodzi o to, żeby być eleganckim i nie być przykrym dla kogoś, bo ja mam nagle falę emocji. Więc ważne, absolutnie ważne dla osób z emocjonalnym autorytetem jest poszerzanie swojej wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej, stosowanie narzędzi do regulowania emocji. Te narzędzia to mogą być po prostu narzędzia takie, wiesz, medytacja, oddech, ruch, journaling, cokolwiek, ale bardzo często to jest tak, że te osoby sobie intuicyjnie robią jakby coś, organizują swoje otoczenie w momencie, kiedy doświadczają tej fali emocji. Zaczynają sprzątać, wiesz, porządkować coś, prasować. To też jest bardzo w porządku. Jeżeli czujesz, że to Ci pomaga, super, ale bardzo ważne jest to, żeby się nauczyć regulować te emocje i podejmować decyzje dopiero w momencie, kiedy te emocje są w miarę neutralne. Okay? Czyli dać sobie... Słyszysz, mamo? Tak. Słyszysz, moja mamo i mój tato? O matko. Moje rodzice obydwoje są... Poranek jest moich rodziców zawsze bardzo ekscytujący. Więc o ile ten autorytet sakralny, on odpowiada tu i teraz, w każdej chwili, na każdą rzecz, zawsze się możemy zapytać tak czy nie, a czy b, o tyle autorytet emocjonalny powinien sobie zawsze dać czas. Na zasadzie, nawet jeżeli na jakąś propozycję, na jakieś pytanie, pierwsza emocja jest, o rany boskie, super, zróbmy to. Nie. Podziękuj, powiedz super, bardzo dziękuję, to jest bardzo miła propozycja, potrzebuję 3 dni, żeby się zastanowić. I pozwoli, żeby te fale emocji opadły. I najczęściej to też już potem zależy od tego, co w odczycie danej osoby jest, ale najczęściej ten emocjonalny autorytet po wyciszeniu emocji ma na przykład dostęp do sakrala. Czyli jak już wyciszy te emocje, to może siebie zapytać tak czy nie, a czy b. Nie zawsze tak jest, to już jest indywidualny odczyt, ale bardzo często właśnie w ten sposób to wygląda, szczególnie u generatorów i manifestujących generatorów. Ale pomyślmy sobie, jak to naprawdę ułatwia życie. I wiesz, ja też im więcej gdzieś tam zgłębiam wiedzę, czy z zakresu psychologii, czy duchowości, czy różne systemy też skanuję, to zaczyna mnie coraz bardziej frustrować to, kiedy ludzie dają nam gotowe rozwiązania. I tak jak powiedziałaś, ty dokształcasz się, żeby lepiej pomagać swoim klientom, i wiesz, że to, co działało u Ciebie, niekoniecznie może być komunikatem do wszystkich. I dlatego moim zdaniem tak ważne jest to, żebyśmy my sami odrobili tę pracę i przeanalizowali siebie, bo w takiej sytuacji właśnie, jeżeli masz wielki komunikat, idź za głosem po prostu intuicji. Słyszysz, ja mogłabym prowadzić taki warsztat i powiedzieć, słyszysz propozycję i Ty wiesz, że to jest to, idziesz w to, to na 100% się uda, ale ja wiem, że to działa dla osób podobnych do mnie i nie wyobrażam sobie głosić czegoś takiego do tłumu, bo taka osoba właśnie, jak przytoczona wcześniej moja mama, która jest bardzo emocjonalna, może w danej chwili stwierdzić, tak, to jest to, czego ja potrzebuję, a po kilku dniach stwierdzi, nie, spokojnie. Jakby w ogóle nie o to chodzi. I naprawdę zachęcam osoby, nawet te, które nie myślą o całym odczycie, ale i tak polecam całym sercem, żeby sprawdziły sobie właśnie to. Bo czasem mam wrażenie, że to nam pomoże bardziej niż znajomość typu. Oczywiście. Bo to ułatwia po prostu poruszanie się po swoim życiu i podejmowanie decyzji, a podejmujemy decyzje cały czas, jakby codziennie podejmujemy setki czy nawet tysiące decyzji, takich jak, nie wiem, czy włączyć światło, tak, czy prosta decyzja, jaka może być, nie wiem, odebrać telefon, każdy rzecz pójść w prawo czy w lewo, tak, otworzyć drzwi, uchylić okno, jakby tego jest tak dużo, a teraz możemy mieć drogę na skróty, tak jak mówiłam wcześniej, więc... Dzisiaj to jest po prostu podcast wdzięczności dla Human Design. Jaki będzie ten trzeci popularny? Bo nawet nie wiem. Ale czekaj, jeszcze Ci powiem jedną rzecz, że przy tym emocjonalnym autorytecie musimy pamiętać, bo to bardzo, bardzo jest częste, że taka osoba jak już jest na tym neutralnym swoim stanie i znowu siebie zapyta, co w tej sytuacji powinna zrobić, to bardzo często odczuwa to jako 60% pewności, 70% pewności. To nie jest takie... Więc 100%. Tutaj musimy pamiętać, że dla takiej osoby to 60% to jest 100%. Okay. Że w związku z tym, że ciało pamięta te emocje i to, co sobie ta osoba, tak, po prostu pamięć komórkowa, wtedy to było 100% rany boskie, a teraz no może, ale jeżeli wciąż jest tak, to znaczy, że to jest tak i Twoje ciało już nie będzie, w porównaniu z tą górką, już nie będzie tej reakcji tak silnej, więc 60-70% pewności to jest wystarczająco, żeby temu zaufać.
Następny typ jest typ intuicyjny, to jest ten taki najstarszy typ, czyli takie stricte połączenie z intuicją. I o ile trochę się porównuje to do tego autorytetu sakralnego, to przy intuicji my nie mamy dostępu do tego tak i nie, tylko to jest takie... przeleciała intuicja, prawda? Usłyszałam po prostu... Okej. Okay. Usłyszałam, poczułam komunikat. Coś, jakiś komunikat. Czyli jest to mniej taka responsywna relacja. Jakby tutaj po prostu czekamy na to, co się pojawi. Czekamy na to przeczucie, które się pojawi w nas. I bardzo często jest takie pytanie, ja sama sobie zadawałam to pytanie, jak daleko może sięgnąć moje zaufanie do tego, co ja czuję, prawda? No 100%, tylko czy sobie damy na to przyzwolenie, prawda? Więc ta intuicja, ta nawigacja intuicyjna, to jest kolejny... chyba to już właściwie ostatni z takich najbardziej popularnych. I bardzo często jest tak w ogóle, że na przykład osoba, która ma emocjonalny autorytet, ma też dostęp do sakrala, tak jak powiedziałam, i też dostęp do intuicji. Mhm. To nie znaczy, że jak ktoś jest emocjonalny, to ma tylko falę emocji. Ale jeżeli ktoś jest emocjonalnym autorytetem, to najpierw musi zadbać o emocje, a potem może się podłączać do tych pozostałych typów. Jest też na przykład coś takiego jak samoprojektująca nawigacja, to jest u projektorów. I to polega na tym, że ta osoba w związku z tym, że tak naprawdę nie ma dostępu stricte do tej nawigacji wewnętrznej, tylko sama siebie nawiguje, to sposób, w jaki taka osoba powinna podejmować decyzję, to opowiedzieć komuś o tym, co rozważa. Mhm. Tylko to jest bardzo ważne, że nie opowiadamy komuś, co rozważamy, po to, żeby ta osoba nam doradziła, co my mamy zrobić. Tylko żeby samemu do tego dojść. Tylko żeby ta osoba była odbiorcą tylko tego, co my mówimy. I to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jak opowiadamy o wersji A, opcji A i opcji B, to w którym momencie czujemy, czy słyszymy nawet nasz tembr głosu, nie argumenty, które my mówimy, tylko naszą energię za tymi słowami, nasz tembr głosu, gdzie on jest bardziej taki zaangażowany. Mhm. I czasami my sami to słyszymy, a czasami ta osoba, do której my to mówimy, powie, słuchaj, mam wrażenie, że ta wersja B jest taka bardziej dla ciebie. Tak. Mój syn jest właśnie samoprojektującym projektorem, więc... Wow. Powodzonka. Masz po prostu unikalny obiekt do obserwacji na co dzień. Tak. A to jest też bardzo rzadkie, jakby to połączenie? Jest to dość rzadkie. Tak, jest to dość rzadkie. Wiesz co, wydaje mi się, że... choć miałyśmy w tym odcinku też porozmawiać o profilach, to się nazywa? Profile? Profile, tak. Ale wydaje mi się, że tak obstawiałabym, ty masz tutaj zegarek, więc możemy zobaczyć. Właśnie chciałam zobaczyć. Możemy jeszcze o profilach. Tak? Tak. No dobrze, to powiedz pokrótce o profilach, bo to też jest taka trzecia rzecz, która może nam dużo o nas powiedzieć. Oczywiście nie będziemy wchodzić w te miliony wariacji, ale za co odpowiada profil? Bo słyszałam na przykład, że właśnie profil to jest to, co może finalnie sprawić, że bardziej się utożsamiamy z kimś innym, że bardzo wiele osób łączy się przez profile, że mamy podobny profil, my jesteśmy innymi typami, ale mamy wiele wspólnego. Tak. Co to znaczy profil? Profil to będzie to ten parametr na naszym odczycie, który się składa z dwóch cyferek przedzielonych... Ukośnikiem. Ukośnikiem właśnie. Mój brainiak. Do usług. Bo u mnie hula wiatr po prostu w tych dwóch czakrach, znaczy w tych dwóch przestrzeniach energetycznych, więc bardzo, bardzo wspiera mnie to, co robisz. Więc mamy zawsze dwie cyferki. U nas to jest 4-6 na przykład. U ciebie jest 4-6 i u mnie jest 4-6, ale te cyferki to może być 5-1, 3-6, 4-1. Są to dwie cyfry po prostu przedzielone ukośnikiem i tych profili jest 12 w sumie, więc rzeczywiście dość sporo. I faktycznie jest tak, że te profile to jest takie połączenie tego, jak my siebie postrzegamy i jak nas świat postrzega. Czyli rzeczywiście taki parametr, który bardzo definiuje to, jak my funkcjonujemy w świecie. I to, co na pewno możemy wskazać, to jest to, że jeden z tych profili, który to jest dokładnie profil 4-1, to jest taki profil, który mówi się, że on nie ma karmy. Że on jest jakby... po to na świecie, żeby się zajebiście dobrze bawić. Że jakby wszystkie lekcje z poprzednich wcieleń, jeżeli wierzymy w to, że mamy poprzednie wcielenia, to wszystkie lekcje z poprzednich wcieleń już zostały odrobione. My teraz jesteśmy na wakacjach. Nasze życie powinno być wakacjami. Wow, ale to musi być fajne. To musi być super. Nie wiem, czy nie jest to trochę nudne, ale już jakby super, nie? Natomiast pozostałe typy, jeżeli sobie spojrzymy na te dwie cyferki, zawsze któraś jest wyższa, któraś jest niższa. I teraz jeżeli ta pierwsza jest niższa, to tak najogólniej naszą karmą, naszym przeznaczeniem na świecie jest pracować nad sobą, nad swoimi przekonaniami, nad swoimi blokadami,
To będzie naszym spełnieniem. Oczywiście my jesteśmy też dla ludzi i niezależnie od tego, jaki profil mamy, czy jaki typ mamy, żyjemy jako zwierzęta stadne po prostu i potrzebujemy tych ludzi. Nawet jeżeli mamy tą cyferkę niższą, my mamy cyferkę niższą 4-6, ale my potrzebujemy wioski, my potrzebujemy się otaczać ludźmi. To nie chodzi o to, że my jesteśmy odludkami, ale jakby przeznaczeniem naszej duszy jest to, żeby siebie realizować poprzez pracę nad sobą. Ulepszanie trochę siebie, poznawanie siebie, rozumienie siebie. A w sytuacji, w której ta pierwsza cyfra jest wyższa, czyli na przykład typ 5-1, to będzie taka osoba, która się będzie realizowała poprzez pomoc innym ludziom. Czyli ta osoba jest bardziej dla innych, a mniej dla siebie. Swoje lekcje już ma raczej odrobione. Wiadomo, to też zależy od indywidualnego przypadku, ale ta realizacja tej karmy duszy będzie się przejawiała bardziej w pomaganiu innym. I też bardzo często jest tak, że jeżeli na przykład, niezależnie od tego, jaki mamy typ, jeżeli odczuwamy totalny dołek, odczuwamy w życiu po prostu jakieś trzęsienie ziemi, to jeżeli mamy taki profil, który ma tą cyferkę pierwszą niższą, to dobrze jest zadbać o siebie. A jeżeli mamy dołek i potrzebujemy się poczuć lepiej, a z naszego profilu wynika, że ta cyferka pierwsza jest wyższa, czyli jesteśmy bardziej dla ludzi, to nam bardziej pomoże to, jeżeli to takie powiedzonko, że jeżeli potrzebujesz pomocy, to pomóż komuś. To dla tych osób, które mają pierwszą cyfrę wyższą, to pomaganie komuś, kiedy ja się czuję sama źle, będzie bardziej wspierające i bardziej ładujące i wyciągające z dołka. A czy te typy mają jakieś swoje podnazwy, czy jakby wchodzenie w to już jest teraz zbyt zagłębianie się w szczegóły? Nie, to już są szczegóły, tym bardziej, że te... No są bardzo konkretne chyba. Te oficjalne nazwy, powiem szczerze, zupełnie do mnie nie przemawiają, więc... Tak. Zgadzam się, wiesz, pamiętam, że chyba ten nasz typ się nazywa jakiś tam oportunista, co? Tak, nic z tego nie wynika. Mam wrażenie, że to jest trochę przerost formy nad treścią. Tak. Też wierzę, że właśnie po naszej rozmowie słuchacze mogliście sobie trochę przeanalizować, co tam się dzieje. Natomiast ja oczywiście całym sercem rekomenduję, no może samodzielne doedukowanie się, bo oczywiście dostępne są takie narzędzia, ale no ja bym polecała, żeby ktoś Wam w tym pomógł, więc jeśli macie ochotę, to Asia, robisz takie rzeczy, prawda? Jasne, że tak, zapraszam. Robię odczyty, ale robię też warsztaty, więc takie edukacyjne i uważam, że to jest świetne, bo wtedy mamy dodatkową informację i możemy sobie trochę samodzielnie pogrzebać. Ja jestem Zosia Samosia, więc lubię dostać informacje i sobie sama pogrzebać. Tak? A ja jestem chyba z tych, którzy wolą, żeby ktoś mi... Uwielbiam ekspertów, może dlatego mam taki podcast. Uwielbiam, jak ktoś mi opowie, że ja nie muszę robić researchu, no leń, tak wiadomo. Polska opra. Tylko, że ktoś mi po prostu wyłoży, o co tutaj chodzi. Aczkolwiek no, przez te lata właśnie korzystając z jakichś darmowych źródeł sobie tam poukładałam mniej więcej, na czym to polega, ale na pewno rozmowa z kimś, kto się na tym zna, bardzo wiele rozjaśnia. Jest jeszcze parę ciekawych rzeczy, o które bym Cię chciała zapytać i dlatego też trochę się zwracam do naszych słuchaczy. Może i czy Ty byś była też chętna ewentualnie w przyszłości jakieś... Przemyślę to. Zrobić, no właśnie niechętnie uczestniczysz w podcaście, więc... Tak. Zrobić ewentualnie kolejny odcinek, gdzie mogłybyśmy na przykład właśnie porozmawiać o tej kwestii jedzenia, bo moim zdaniem to jest super ciekawe, jakby formy trawienia, to może brzmieć super dziwnie, ale moim zdaniem jest to fascynujące. Jest też właśnie kwestia tego, w jakim środowisku czujemy się najfajniej, to też jest, mi się wydaje, bardzo fajne. Pod kątem manifestacji, myślę, że to by bardzo zaciekawiło naszych odbiorców, właśnie jak nasz typ wpływa na to, jak manifestujemy, pod kątem właśnie to, co już tak dla wtajemniczonych właśnie, czy jesteśmy specyficznymi manifestorami, czy nie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to teraz słuchacie tutaj moich super przemyśleń na temat niuansów human design. I no myślę, że jest tam jeszcze wiele takich smaczków, które można byłoby wyciągnąć. I to jest też fajne, że to nadal to nas edukuje. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, a jednocześnie nadal nie jest to równoznaczne z takim personalnym odczytem, że można się uczyć, a jednak tak jak w kosmogramie, możesz mieć wiedzę na temat tych małych elementów, ale to właśnie ten ekspert połączy Ci te wszystkie rzeczy w jedno i powie, wow, to jesteś unikalna Ty, bo to oddziałuje na to. No moim zdaniem jest to coś niesamowitego. Tak, absolutnie. I jeżeli właśnie ktoś chciałby lepiej zrozumieć siebie, dać sobie przyzwolenie na to, żeby działać po swojemu, to myślę, że to jest coś wspaniałego. No naprawdę, Asia, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten czas, po raz kolejny, za inicjatywę, bo
Kurczę, jesteś totalnie pionierką w tym i też widzę, że to mega Tobie pomaga w pracy i to pomaga ludziom, więc bardzo. Oby jak najwięcej osób o tym słyszało i mam nadzieję, że ta dziwna nazwa, jak i to, że jest to coś zupełnie nowego i niezbadanego, nie będzie taką przeszkodą, chociaż też wierzę w to, że jak ma trafić do odpowiednich osób, to do nich po prostu trafi. I jasne, że tak. Tym bardziej, że uważam, że każdy może sobie na podstawie tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, spojrzeć na tak. swój taki podstawowy odczyt, zobaczyć, co mu się zgadza tak. i mieć własne przemyślenia. Tak. I już wiele rzeczy na podstawie tego wywnioskować, bo tak jak właśnie powiedziałam, ja parę lat temu usłyszałam o Human Design i wtedy mi wystarczyło to, że dowiedziałam się o generatorze. Potem wystarczyło mi to, że dowiedziałam się o tym autorytecie po kilku latach i dopiero teraz tak naprawdę dowiedziałam się o profilu i miałam odczyt po latach, więc też każdy z nas czasami potrzebuje tylko odrobiny tej wiedzy. Oczywiście. I to w nas dojrzewa po to, żeby iść o krok dalej, także super, wspaniale, kocham Human Design, cieszę się, że znowu byłaś u mnie, życzę Ci wszystkiego dobrego i nie mogę się doczekać kolejnej części. Wzajemnie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i będzie mi bardzo miło, jeśli podcast zrecenzujecie na iTunesie, dając mu wybraną liczbę gwiazdek i zostawiając kilka słów recenzji. Na Spotify oczywiście możecie dodać podcast do obserwowanych, kanał na YouTubie zasubskrybować, dać łapkę w górę temu odcinkowi, zostawić miły komentarz i jeżeli macie ochotę dzielić się swoimi wrażeniami, pamiętajcie, że przestrzeń instagramowa Karolina Sobańska podcast właśnie do tego służy. Także zapraszam Was do obserwowania mnie tam, ale również do obserwowania mojego oficjalnego profilu Karolina Sobańska. Także ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Wszelkie informacje, które mogą Was interesować, znajdziecie w opisie, a transkrypcję odcinka jak co tydzień na mojej stronie karolinasobańska.com/podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!